dzisiejsza data przejdzie do historii, bo to właśnie dziś uformował się pierwszy cesarski legion gladiatorów. Gladiatorów, którzy już w niedługiej przyszłości będą walczyć na galach freakfightowych, a być może i sportowych. I będą tam reprezentować cesarskie oręże. Tymczasem przedstawiam Wam pierwszych z nich. Teraz przedstawię Wam rehabilitanta i miejsce, w którym gladiatorzy będą wracali do zdrowia po swoich walkach, tak jak ja właśnie dochodzę. Andrzej Czyżewski. Serdecznie Cię, Andrzej, witam. A tutaj Wam przedstawiam pierwszego gladiatora z Legionu Cesarskiego. Krystian Egzekutor Rosa. Jego pięści już są w tym kraju znane. Pierwszy pretorianin gotowy do walki z każdym. Pozdrowienia od cesarza. Ave. Kolejny wojownik z cesarskiego legionu gladiatorów to Martinus Kostucha. Wiecie dlaczego Kostucha? No to sobie tylko wyobraźcie. Martinus Kostucha! Jedziemy z tematem. I trzeci z cesarskiego legionu gladiatorów to Nikolas Silnoręki. Ta ręka łamie każdy miecz i nie jedna głowa spadnie po ciosie przez nią zadanym. Już niedługo zobaczycie go w akcji.